Gdy jest ci trudno, proś, a będzie ci dane, ponieważ siły anielskie nie mogą ingerować, jeżeli my je o to nie poprosimy. Wysłuchałam archiwum ceremonii, porobiłam notatki i teraz muszę przełamać się i wdrażać w życie to, co pani mówi. Ma pani ogromną wiedzę i tak jak mówi pani, że ciemne siły szaleją i ja to czuję. Im bardziej jestem świadoma tego życia, tym trudniej jest mi. Ostatnio mam takie wrażenie, że cały świat i wszechświat są przeciwko. Nic mi się nie udaje, nic mi się nie chce, najbardziej cieszę się życiem. Czuję się jak w jakimś kokonie czarnych, ciężkich energii, przez które nie może przebić się światło jasności. Czasami nie mam odwagi prosić wszechświat o pomoc, bo czuję, że te czarne energie i tak będą górą. I tutaj przerwę na moment, to jest bardzo ważne. Chciałabym od razu tutaj coś odpowiedzieć. Trzeba prosić o pomoc siły wyższe, siły światła, ponieważ siły anielskie, siły pozytywne, tych energii pozytywnych, które nazywamy białym wilkiem, pozytywną światłem, one zawsze szanują naszą wolną wolę. Ja już o tym mówiłam wiele razy, ale uważam, że to jest ważne i trzeba o tym pamiętać w każdym momencie. Gdy jest ci trudno, proś, a będzie ci dane, ponieważ siły anielskie nie mogą ingerować, jeżeli my je o to nie poprosimy. Natomiast siły mroku, dla nich jest wszystko jedno, czy je prosimy, czy nie prosimy, czy je ignorujemy, czy cokolwiek chcemy, one i tak robią swoje. One nie akceptują i nie szanują naszej wolnej woli, dlatego one cały czas działają, czy my się na to zgadzamy, czy nie zgadzamy. Dlatego w każdej ciężkiej sytuacji proś o pomoc siły światła. To z ciebie musi wyjść to. Proszę, pomóżcie mi, pokierujcie mną, pokażcie mi drogę, pomóżcie mi w tym czy w tamtym. Ponieważ każdy z nas, gdy przychodził tutaj na ziemię, to razem z nami przychodziły siły anielskie, które zdecydowały się z twoją duszą inkarnować tutaj na ziemi, tylko one nie mają ciała, prawda? Ty inkarnujesz w ciele, a one tylko przychodzą z nami i jak taka, nazwijmy to tak, tacy najlepsi przyjaciele, którzy stoją zawsze obok ciebie, ale szanują twoją wolną wolę. Czasami jest tak, że gdy takie osoby jak ja, które widzą energię, czasami widzą, że ten anioł czy archanioł, on aż by chciał pomóc, ale on nie może, bo on jest związany pewnymi prawami kosmicznymi, prawami wszechświata. Dlatego dopiero gdy poprosimy je, to one z radością pomagają. I to w takich banalnych rzeczach, jak znalezienie miejsca na parkingu, w takich banalnych rzeczach, jak załatwienie jakiejś sprawy w urzędzie, tak samo i w trudniejszych rzeczach, jak odzyskanie zdrowia, jak podjęcie jakichś ważnych decyzji. Dlatego koniecznie proś. I to również to, co napisałaś, że czujesz, że czarne energie i tak będą górą. To jest klucz. Gdy to czujesz, to dajesz im władzę nad tobą. To jest tak, jakbyśmy patrzyli na kogoś i wmawiali sobie, on jest silniejszy niż my. I w pewnym momencie naprawdę on będzie silniejszy, nawet jeżeli on jest malutki, chudziutki i zupełnie niesprawny, to i tak, gdy dojdzie do konfrontacji, będzie silniejszy, ponieważ myśmy poprzez nasze myśli zaprogramowali nasze wnętrze i zaprogramowali daną sytuację. Dlatego od tego trzeba się, to jest pierwszy krok, prosić o pomoc siły wyższe, również możesz prosić o to, aby dały ci takie poczucie większego zaufania do siebie, do świata, do wszechświata. Również możesz prosić o każdą rzecz i od tego trzeba się uwolnić, od tego poczucia, że te czarne energie będą górą. One może były górą w poprzednim czasie, bo w przeszłości nie miałaś tej wiedzy, którą masz teraz. Dlatego to ci się wydarzyło, tamto ci się wydarzyło. W tej chwili jeszcze to, co dzieje się w tym momencie, jest wynikiem twoich poprzednich miesięcy, poprzednich tygodni, a to, co myślisz dzisiaj, programuje twoje jutro, czyli dopiero jutro wydarzy się to dobre, jeżeli dzisiaj myślisz pozytywnie. Ale jeżeli myślisz, że boisz się poprosić o pomoc, że i tak te ciemne energie zwyciężą, to jutro znowu wydarzy się sytuacja, gdzie te czarne energie będą górą. Czyli jeszcze raz, tak w 100% podsumowując,
To, ta sytuacja, w której jesteś w tym momencie, dzisiaj, jest wynikiem Twoich poprzednich dni, tygodni, miesięcy i lat. Tego nie dasz rady zmienić, jak dzisiaj to wygląda, ale Ty dzisiaj możesz myśleć pozytywnie, pozytywnie pracować z aniołami, czyli tą energią pozytywną. Ty możesz pozytywnie pisać afirmacje, robić wizualizacje, oglądać nasze ceremonie i to programuje Twoje jutro, czyli jutro będzie zgodne z tym, co myślisz dzisiaj. Idziemy dalej. Prosiłam o małą zmianę w mojej pracy już pół roku temu i teraz jak zapytałam, to były tylko nerwy i krzyk ze strony pracodawcy. Czuję się kompletnie bezradna i ten ciągły smutek, przerażający smutek, brak radości życia. Moje życie już od dzieciństwa nie było lekkie i miłe, ale teraz ten ciężar tych ciemnych energii jest czasami dla mnie nie do wytrzymania, uderzają z każdej strony. Jak to wszystko przetrwać? Przepraszam, bo wiem, że ma Pani dużo pracy, również w magicznej oazie i obowiązków i tu jeszcze ja z problemami, ale coś mnie pchało, żeby napisać. Pewnie dużo innych osób też nie radzi sobie teraz w tym czasie. Ja jestem jedną z nich. Pozdrawiam Panią i magiczną oazę Aldona. Co jest ważne? Wiemy już o tym, że w tym momencie jest czas, gdzie mrok zbiera swoje plony. Prawda? Czyli mrok w tym momencie jak gdyby jest tą siłą, która panuje tutaj na ziemi do pewnego czasu. Dlatego można to odczuwać, że praktycznie z każdej strony dzieją się jakieś ciemne rzeczy. Ale kluczem jest, jeżeli koncentrujesz się na mroku, jeżeli koncentrujesz się na tych negatywnych sytuacjach, na tych negatywnych zdarzeniach, również z przeszłości, czyli z dzieciństwa, nie możesz już zmienić przeszłości, ale możesz zmienić Twoją przyszłość. To nie jest przypadek, że trafiłaś na moją stronę, że spotykamy się na naszych ceremoniach. To wszystko jest pomoc od siły wyższej. Idź w tym kierunku, oglądaj ceremonie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Pracuj z moją książką, jak rozmawiać z aniołami i krok po kroku idziemy dalej i dalej. I zamykamy pewne drzwi, te drzwi dzieciństwa, tego, co się kiedyś wydarzyło, tego wszystkiego, co było ciemne i niskie. Popatrz, ja jestem również osobą, która miała bardzo ciężkie dzieciństwo. Dzieciństwo, które z jednej strony wydawało się takie idealne, gdy ktoś patrzył z boku, ponieważ moja rodzina, moi rodzice bardzo mnie kochali, dbali o mnie, wszystkiego miałam pod dostatkiem, ale jeżeli ktoś spojrzał na to głębiej, to wszystko wyglądało troszeczkę inaczej. Również to, że byłam dzieckiem molestowanym, z tym musiałam się uporać przez wiele, wiele lat, ale gdybym ja dzisiaj cały czas myślała o tym, co mi się wtedy zdarzyło, że to, że tamto, te sytuacje przyciągnęły inne sytuacje, ponieważ jako dziecko molestowane mamy w sobie coś, co jak magnes przyciąga inne osoby, które robią nam krzywdę. Czyli również te wszystkie sytuacje miały miejsce w moim życiu. Gdybym ja dzisiaj siedziała i cały czas myślała o tym, że moje życie było trudne, że moi rodzice nie mieli dla mnie czasu, ponieważ bardzo wiele pracowali i żeby mi wszystko zapewnić, prawda? Spotkało mnie to i tamto i byłam dzieckiem chorowitym, co oczywiście jest normalne, ponieważ jeżeli zdarzy się dziecku taka sytuacja i jest przez kilkanaście lat molestowane, to odbija się to w ciele, prawda? Czyli gdybym ja dzisiaj siedziała i cały czas tylko rozmyślałam nad tym, co mi się zdarzyło, to co by się wydarzyło? Automatycznie przyciągałabym do mojego życia różne negatywne sytuacje, prawda? I moje dzisiejsze, mój dzisiejszy dzień wyglądałby tak samo, ciemno, szaro i ponuro. Ale ja wiem i to, co przekazuję Wam we wszystkich naszych spotkaniach, że to, co myślę dzisiaj, to stanie się jutro. Dlatego zamykaj pewne drzwi, te stare, tej przeszłości, której nie da się zmienić i idziesz dalej, idziesz do przodu i dzisiaj Ty decydujesz, dzisiaj Ty sama już nie jesteś małym dzieckiem, jesteś już dorosłą kobietą. Idziesz dalej według Ciebie, według połączenia z siłą wyższą, połączenia z Twoją duszą wyższą, połączenia z istotami światła, które są wokół Ciebie, a mrok nie ma w ogóle do Ciebie żadnego dostępu. Ale jeżeli Ty się obawiasz, jeżeli Ty patrzysz, a tu mi się może coś znowu wydarzy takiego złego, a może tamto, to to rzeczywiście się wydarzy.